Witam Państwa, nazywam się Sławomir Majda. Chciałem przedstawić Edgara Christiego oraz książki o nim. To, co Państwo widzicie, jest to kilkadziesiąt książek. Mam nadzieję, że nie będę zanudzał. Nie będę ich czytał. Skrótowo chcę opowiedzieć o Edgarze Christim, a także o skutkach, jakie jego terapie, jego podpowiedzi duchowe, ale także dla osób fizycznych skierowane, przyniosły wymierne te skutki w życiu wielu tysięcy osób, z którymi się spotykał, które prosiły go o takie informacje, jakie im udzielił, a także później dla czytelników całej spuścizny literackiej po Edgarze Christim. A on nie napisał ani jednego słowa z tej wiedzy, którą przedstawił. Wynajęta była stenotypistka zapisująca od pewnego momentu, bo przez kilka lat to co opowiadał, nie było notowane w żaden sposób. I na bazie tych odczytów, jest to 90 tysięcy stron tekstu, jak Państwo widzicie, rozmaite osoby w wielu językach piszą, publikują, promują te idee christowskiej wiedzy. Trudno by to było nazwać filozofią, ponieważ nie ma tu domniemań. Jest wiedza, wiedza empiryczna i udowodnienie tego, co się mówi. Edgar Christie przez 23 lata podawał osobom, które do niego przychodziły, terapię mające rozwiązać ich problemy fizyczne. Jako dla mnie takim dobitnym argumentem przemawiającym na jego korzyść jest to, że jedyny przykład wyleczenia kośca stawowego, to Edgar Christie. Znaczy nie on fizycznie został wyleczony, ale ktoś, kto do niego przyszła, to jakaś kobieta. On podawał jej przez długi czas, to było przynajmniej wiele miesięcy, jak nie wiele lat, systematycznie informacje, co ma robić, jak ma robić, jakie środki stosować, jakimi olejami, jak mieszać proporcje różnych składników ziołowych. Tu były masaże, z tego co pamiętam, wcieranie masaży w olejów rozmaitych, nie oleju z oliwek, tylko jakiś kombinacji rozmaitych olejów w ciało, w te pokrzywione dłonie. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, jak wygląda kościec stawowy. I dało się to wszystko wyprostować. Osoba poskręcana zaczęła chodzić. Dobrze się z tym czuła przez wiele lat. Podawał też terapię, sposoby wychodzenia z raka, z białaczki, własną żonę. Było to świeżo po ślubie. Kobieta zachorowała, żona mu zachorowała na gruźlicę. Lekarze nie dawali szans, tam został jakiś miesiąc życia. Jemu się przypomniało wtedy, że jak był młody, to stracił głos. On nie mógł mówić. I gdzieś jak się położył spać, czy wieczorem, ktoś przy nim był, powiedział tak, żeby w miejsce stłuczone na karku przyłożyć jakąś mieszaninę, siekaninę ziół i układy lodu. Skoro ktoś to usłyszał, to zostało to wykonane i ta jego niemoc w mówieniu skończyła się. O tak po prostu. I to mu się przypomniało, zastosował to wobec żony, wobec tam jakichś innych osób wkrótce. Żona jako pierwsza wyzdrowiała z gruźlicy, a był to okolice roku 1914. Czyli nie ma żadnych antybiotyków, nie ma żadnej nadziei dla osób chorujących na gruźlicę, na raka, na polagrę, która wtedy w Stanach Południowych szczególnie była popularna, a którą też Edgar Christie może nie tyle wyleczył, ile wskazał przyczynę i osoby, które dostosowały się do jego tam uwag, wyzdrowiały.
Żonę wyleczył bardzo prostymi sposobami. Mówiąc to nie pamiętam ich, ale jedno z działań, które miała wykonać, to było wdychanie jabłkowej brędy z beczki dębowej. Tam było w jakichś cyklach, nie pamiętam, czy godzinę, czy dwie dziennie. No, ta cała procedura jest gdzieś opisana w odczytach. I kobieta wyzdrowiała w ciągu praktycznie 30 dni. No, później rozmaite formy raka, białaczki. No, praktycznie nie było schorzeń, z którymi on by się nie spotykał, czy nie próbował wskazać wyjścia. Nie zawsze się to udawało, ponieważ część osób stwierdzała, że oni takich rzeczy nie będą robić. Jakieś ziółka pić konkretne. On w każdym przypadku, każdego chorującego, każdej osoby z jego problemem podawał tej konkretnej osobie indywidualną terapię. Indywidualną terapię wychodzenia z choroby, indywidualną terapię uzdrawiania relacji, bo były na przykład osoby chore psychiczne, bo były osoby z Downem, bo były osoby z rozmaitymi porażeniami i szczególnie w tej encyklopedii jest pokazanych do danego przypadku kilka podobnych, ale nie takich samych terapii, nie takie same zioła, nie takie same masaże, nie takie same oleje, czy nie, tam miał jeszcze dwa czy trzy urządzenia, które widział potrzebę wykorzystania, ale w jednym konkretnym przypadku danej osoby. Tak? Dla drugiej już z tą samą chorobą terapia była całkowicie odmienna. Niezmienną rzeczą, która u Casey'ego występowała w każdym przypadku, było przypisanie zwykle osobie, która miała problem, powodów tego, że ona to ma. Zwykle. Bo były przypadki zewnętrzne, coś na zasadzie wypadku, załóżmy, i wtedy była to przyczyna zewnętrzna. Zwykle jednak znajdował też taką ścieżkę, żeby pokazać, dobrze, ale to ci tam w czymś pomoże tobie lub twojej duszy. Natomiast sama terapia była podzielona jakby na dwie strony. Czyli ten, który ma zamiar być wyleczonym, musiał podjąć działanie samodzielne, ale miał się udać z prośbą do Boga. I są zapisy. Kilku tysięcy osób podziękowania do Casey'ego, którym wskazanie tej drogi do Boga, ale tylko do Boga, do nikogo innego, powiodło się, tak, że uzdrowili relacje z bliskimi, uzdrowili siebie, czy inaczej zostali uzdrowieni. Oni to sobie wyprosili. Rzecz wyglądała w ten sposób, że ktoś chorujący dostawał odczyt z procedurą, którą ma zastosować, czy to sauna, czy lewatywa, czy jakieś ogniwa suche, mokre, czy zioła, cokolwiek on tam przewidział. Ale mówi tak, proś, błagaj, zmieniaj siebie, zmieniaj swoją relację z bliźnimi, a wtedy Bóg rozpatrzy twoje prośby i być może powie, co jeszcze. Takim przypadkiem był tutaj na pewno uzdrowienie tej żony z gruźlicy, żony Casey'ego, przypadki raka, przypadek tej kobiety z gośćcem. Przychodzili też ludzie z problemami psychicznymi, ale powiedzmy specyficznymi, które nie zawsze dawały się wyjaśnić tutaj i teraz. Szukali rozwiązań. Edgar Casey przez 23 lata podał terapię lecznicze dla wielu tysięcy osób, akcentując temat
wsparcia Boga, opierając się również tutaj na Biblii. Z tym, że on Biblię czytał hobbystycznie, raz czytał ją do roku, to jest Biblia. Od deski do deski miał taką ambicję, był bogobojnym chrześcijaninem. Po 23 latach, kiedy był w tej swojej sesji, ktoś się go zapytał, a która religia jest właściwa? I wtedy padło hasło reinkarnacji. I wskazał tę osobę pytającą się jako tego, który w poprzedniej inkarnacji był mnichem. No, to troszeczkę zburzyło koncepcję Casey'ego, który widział Boga, który zaczynał rozumieć tego Boga, który poprzez pryzmat Biblii, no nagle zobaczył, że świat ma troszeczkę więcej tutaj innych informacji o Bogu, nie tylko tych opisanych w Biblii. I zaczęło się wdrożenie tematów, również wskazujących danej osobie chorobę. Chorej danej osobie z problemami, że jej przyczyny to nie tylko są stuicy teraz, wywodząc się z momentu, od momentu poczęcia, z brzuszka od mamusi, bo tam sporo problemów powstaje, z dzieciństwa, z błędów wychowawczych, a także z postawy, którą już wykazał się jako osoba dorosła, natomiast wywodzą się też z poprzednich inkarnacji dusz. Szczególnie w tej książce jest, tej zielonej, jest opisanych dziesiątki przykładów takich rozwoju karmy negatywnej udanej jednostki, kończącej się problemami w związkach dla kobiet czy dla mężczyzn, problemami chorobowymi, no w ogóle jakimiś ciężkimi takimi przypadkami, ale on potrafił wskazać tak, że no dobra, zrobiłeś coś tam, nazywałeś się wtedy tak i tak, zrobiłeś swojemu mężowi, załóżmy, kobieta, zrobiła swojemu mężowi no, coś tam przykrego, ta przykrość została opisana, ale zaowocowało to tym, że on się na tobie jakby zemścił, czy odpokutowałeś, bo było ci ciężko w Egipcie, no, 3000 lat temu. Ale nie przyjąłeś tego z pokorą, bo zacząłeś się znowu mścić. W związku z tym w Rzymie, czyli już czasy chrześcijańskich władców Rzymu, czy przedchrześcijańskich, przepraszam, no, trafiłeś na arenę. A z kolei we Francji Ludwika XIV robiłeś to i tamto, oczywiście cały czas pod innym tam nazwiskiem, te nazwiska i płcie się ciągle zmieniały. On kilkuset osobom wskazał tego typu zamęt, jaki mają i przyczyny sięgające tam, w przeszłość daleko gdzieś, karmiczne. Całe jego życie, umarł w 1945 roku, no przynajmniej w Polsce zostały te jego życiorysy opisane w dwóch książkach. Myślę, że warto przeczytać obie. Szczególnie w tej jest wiele przypadków uzdrowień pokazanych. Techniki, jaką dochodziły osoby do uzdrowienia. Zresztą to jest jego terapie. Piękne zdania, które mówił i o Bogu, i w kontekście danej osoby, jego relacji ze Stwórcą. No, tego tu jest mnóstwo w tych wszystkich książkach. Jest mnóstwo cytatów case'owskich. One no, potrafią wcisnąć w fotel, tak powiedzmy sobie szczerze. Ale w tej książce jest taki dział poświęcony upadkowi dusz. Upadkowi nie ludzi, a dusz. Jak one zeszły w materię? Jest to kilka stroniczek, czy kilkanaście, ale no, daje do myślenia, jak kształtowała się pokrótce historia ludzkości, czy historia dusz
żyjących na ziemi, no i co im z tego wyszło, tak? Czyli nasze tutaj i teraz, przejmujący opis, ale dający nadzieję również ciągłym podkreślaniem tego, że no nic nie jest ostateczne. Wszystko można zmienić, można wyprosić. Masz to, co wytworzyłeś, masz, nie wiedziałeś jak, no dobrze, ale jest Bóg, idź do Niego, pytaj, proś, będzie Ci dane. Ta nadzieja na boską ingerencję jest obecna praktycznie w każdym odczycie kejsowskim. Odwołanie się do boskiego miłosierdzia, do Boga, do Jego łaskawości. Nie wiesz co? Proś. Nie umiesz, masz ból? Proś. Zmieniały się doświadczenia wielu osób na pozytywne. Zmieniały się ich relacje, zmieniał się ich stan zdrowia. Ja pozwolę sobie odkładać te książki. Książka Sen, Życie, Przyszłość. Przeczytałem ją chyba 200 razy. Przez 5 lat. Ja żyłem Casey, ja go przyswoiłem. Niektóre odczyty znałem na pamięć, niektóre takie kejsowskie frazy, powiedzmy, tekstowe. No, trudno mi jest wymazać z pamięci, zresztą nie chcę tego usuwać, bo wiedza jest piękna, jest to pięknie podane pięknym językiem. Chwała tu tłumaczom, którzy doskonale przełożyli tę angielszczyznę Casey'ego na język polski. Proszę Państwa, Sen, Życie, Przyszłość. Kilkaset snów kilkudziesięciu osób zanalizowanych przez jednego analityka Edgara Casey'ego. On potrafił w snach ze snów, które miały dane osoby, wysycić to do końca i powiedzieć na przykład, jakie będą relacje danej osoby, jak wyglądają jej związki, na co ma zwrócić uwagę, o co ma prosić Boga dana osoba, jak ma zarabiać, jak ma żyć. No, kompleksowa wiedza. Brakuje mi takiego sennika Casey'ego. Natomiast pozostał mi gruby zeszyt, akurat go tutaj nie mam, ale tej grubości duży zeszyt stukartkowy formatu A4 w połowie zapisany przez 4 lata moimi snami. Wstawałem przy każdym śnie, nagrywałem go na dyktafon rano, odtwarzałem, zapisywałem treść, próbując zrozumieć, co też Bóg chce mi powiedzieć, jak mam się zmieniać. I te zmiany moich nastawień były widoczne w snach. To, co wypracowywałem za dnia, było widoczne w snach. To, co nie wypracowałem, to, na co nie zwróciłem uwagi, cały czas było mi dalej pokazywane, jak na przykład sny z wojska, które śniły mi się prawie 20 lat po ukończeniu służby zasadniczej. No, coś mi to mówiło. Musiałem ten temat przysiąść głębiej, ale to nie był jeszcze ten czas. Ja Edgarem Casey zająłem się w 1995 chyba piątym albo czwartym roku, czyli jest to 20 lat, jakby nie patrzeć, ciągłej pracy, ciągłych odniesień, ciągłego szukania gdzieś tam, może już nie z taką intensywnością jak kiedyś, ale informacji, przypominania sobie, aha, on to tak wyraził, tak to widział, aha, to przyniosło takie efekty. Mogę z tego skorzystać, licząc na efekt podobny. W tej książce jest opisany przykład snu, gdzie bogaty człowiek, nie pamiętam już w tej chwili, czy ktoś z Rothschildów, czy Rockefellerów, korzystał przez wiele lat z
pomocy Casey'ego w zarabianiu pieniędzy na giełdzie. Były to lata też kryzysu i przedkryzysowe, dorobił się fortuny. Miał tam problemy w związkach, problemy też stwarzał pracownikom. No jakby to tak, to mniej, kasa, 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 ale kosztem jakby innych. Tak, no na ten wymiar działania prospołecznego tutaj nie zwracał. I którejś nocy do gorliwie modlącej się tam osoby, bo trudno powiedzieć, że on tego nie przeżył, co robił, widział w tym sens, przyszedł we śnie zaproszony przez niego Bóg. Przyszedł w postaci ludzkiej, przyszedł w kapeluszu, płaszczu. Bogacz oprowadzał go po swoim domu. Ten sen jest tam opisany. Rozmawiali. Bóg wytknął mu zgromadzony zapas 300 butelek wina, czy alkoholi, powiedzmy, rozmaitych gatunków. No był to przytyk do ukrytego pijaństwa. Proszę Państwa, ten sen ja sobie wbiłem do głowy, ponieważ no, trudno jest poza Biblią może znaleźć jakieś sensowne informacje o tym, że gdzieś komuś Bóg coś powiedział bądź zrobił. No i skoro tutaj Bóg przyszedł, co prawda w ludzkiej postaci, Casey przestrzegał przed uczłowieczaniem Boga, no przed wyobrażaniem sobie, jak on może wyglądać i jak wygląda. Ja po prostu tylko chciałem, przez 5 lat się o to modliłem, czy 6, żeby do mnie przyszedł. No też chciałem w tym kapeluszu, w płaszczu i przyszedł. Był to 2000 rok. Miałem taki sen na bazie Casey'ego. Odczytów. Rozmawialiśmy parę zdań. Było to pół roku przed pierwszą moją sesją regresingu, która niosła wiele informacji dotyczących przeszłości, przeszłych inkarnacji mojej duszy. Bóg osobowy. Proszę Państwa, no mamy wiele postaci, które traktowane są jak Bóg. Tu mamy dwie. Prostytutka Radha Krishna, tu bodajże Siddhartha Gautama, ale musimy umieć rozróżnić Boga, który stworzył wszystkie dusze, od dusz, od ludzi, ponieważ ktoś, kto żył na ziemi, to znaczy, że była to osobowość własnej duszy, gdzieś ta dusza dalej w materii może przebywać, może coś tam opowiadać, może mieć rozmaite inkarnacje. I kwestia umiejętności rozróżnienia Boga od widzenia duszy i traktowania jej jako Boga, bądź widzenia na jakiegoś bytu, istoty, nie wiadomo jakiej, i traktowania jej jako Boga, bo się tak uznało kiedyś w poprzedniej inkarnacji, że dany Wojtek, czy nawet tu prostytutka Radha, to Bóg, czy bogini, no może się zemścić, więc tutaj proponowałbym tego typu ścieżek nie praktykować, natomiast no, otworzyć się na przyjęcie Boga, a jeśli on zechce w tej formie się przejawić, czy w dowolnej formie się przejawić w sposób zrozumiały dla danej osoby, to nie 10, nie 100 razy, ale ciągle weryfikować, prosić, aby nie było bałwochwalstwa, aby nie było czegoś, co nie stało się coś, co no, nie było jakby oczekiwane, czyli no, prośba, czy rozmowy, pogaduchy, proszenie kogokolwiek, kto się za owego Boga podał. Ten przypadek no, dla mnie opisany tutaj jest wiarygodny, ale też długo nad tym pracowałem, żeby nie mieć z tego tytułu pomieszania. Wiele informacji o snach, wiele informacji o technikach śnienia, o potrzebie zapisywania tych snów. Następna książeczka, Zdrowa dieta Edgara Casey'ego. Takich książek tu będzie, grubszych, cieńszych, jest tu
tu z Polą na tej, na tym stole. One się gdzieś w pewnym momencie spotykają, ale jednak te terapie autorzy wybierają inne rozwiązania, inne propozycje. No, jak Państwo widzicie, to są moje prywatne zbiory case'owskie. Mnie one dały dużo. W rodzinach bywa rozmaicie. Jeden ma taki problem, drugi ma taki problem. Jak nie tu, no to jak nie nam, to komuś innemu się ta wiedza, którą my sobie powiedzmy na ten temat przyswoimy, będzie korzystna. Przepraszam. Książka Wybierz Życie. Próba przedstawienia duchowości. Czym są dusze? Relacja dusz do osobowości, czy do ludzi, które dusze mają na ziemi, i relacja z Bogiem duszy i osobowości. Bardzo przejrzyście też przekazana. Bardzo grube wydanie. Encyklopedia Edgara Cayce'ego. Ja sobie pozwolę dla osób, które no, nic o nim nie wiedzą, o tych jego terapiach leczenia, zwracał uwagę na to, że problemy fizyczne, tak, czyli boli mnie tu, mam raka, mam coś tam, no, jakikolwiek problem fizyczny, nie układa się kobiecie w seksie. Nie mówię tutaj o braku seksu, ale problemy ze spełnieniem w seksie. To znaczy, że ty masz problem, który gdzieś jest wytworzony przez ciebie lub przez twoją duszę lub inne inkarnacje twojej duszy. Taki był przekaz i on konkretnie potrafił jeszcze przedstawić, kiedy, gdzie no, takie zdarzenie miało miejsce. Dla osób, które no, chciałyby czegoś takiego, a ja tego chciałem się dowiedzieć przez 6 lat, prosiłem o to, modliłem się o to, żebym ja mógł wiedzieć, co tam gdzieś kiedyś w przeszłości. Jest wiele terapii, w tym terapia regresingu polska, autorska terapia pana Leszka Żądło. Mam zresztą film na ten temat, jest kilka artykułów moich, jest obszernie opowiedziana ta technika w książkach pana Leszka. Na internecie znajdziemy też sporo informacji. Na pewno wiele osób prowadzi też warsztaty w języku polskim. Można sobie z tego skorzystać, aby się dowiedzieć, co tam, gdzie wystąpiło kiedyś w przeszłości, bez hipnotyzowania siebie, bez wchodzenia w hipnozę. My to robimy na trzeźwo i przytomnie. To wszystko się potem pamięta, co miało miejsce. Zanim jednak pójdziemy na terapię regresywne, czy regresingu, bo to nie jest to samo, to no, trzeba by było przeafirmować sobie pewne nasze problemy, czyli pozytywnym myśleniem rozbić jakieś skorupy myślowe, żeby nam się łatwiej to przypomniało, co tam dusza wypracowała w przeszłości. A on zwracał uwagę na podejście holistyczne, tak? Czyli patrzył, widział duszę, widział człowieka. No człowieku, no źle jadłeś, ale źle jadłeś, no bo masz takie nawyki, bo cię dusza do tego tutaj przymusiła, tak? No szczególnie tu przy ciężkich chorobach. Zwracał uwagę na wchłanianie, czyli jak gryziesz to, co teraz dietetycy na przykład, czy mądrzy lekarze też promują. No przeżuj ten pokarm. Pij jedzenie, a jedz płyny. Na tej zasadzie, żeby to wszystko rzuć. Wchłaniamy, ale wydalamy. Jeśli problemy są, to on wskazywał przy wielu skłonnościach. Zalecał powiedzmy zrobienie głębokiego płukania jelita, zmiany diety, ale konkretnie w danym przypadku ty masz jeść to, nie jedz tego absolutnie. Jak to? No to tam. To wszystko w tych książkach Państwo znajdziecie. Znaczy nie wszystko, no sporo informacji. Jest komplet wiedzy zachowany w amerykańskim takim instytucie poświęconym jemu. Widzicie, to wszystko jest zarchiwizowane. No na pewno w internecie też można znaleźć komplet tych czytów
gdzieś tam po angielsku. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Połowa chorób, które on wskazywał, no, wynikała z zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Czyli tak, jemy za dużo słodyczy, za dużo potraw mącznych, no to jest problemów. Tak, zmień dietę, nie łącz takich produktów ze sobą żywieniowych, nie gniewaj się na innych, nie bądź agresywny, bo nie wyjdziesz z tych chorób, które masz. No to był też taki pewnik. Pamiętam taki odczyt, czy taką postać, która przyszła z jakimś ciężkim przypadkiem, z ciężką chorobą, on tam jej powiedział, no dobra, masaże, coś tam. Po czym no, telegraficznie wysyłano do niego, nie było kiedyś telefonów na taką skalę jak dzisiaj. Odesłano tam komuś, no ktoś to przeczytał, zrugał tego Casey'ego, że to on tego nie będzie robił. Jemu trzeba podać konkretny jak to ma zrobić, żeby o to wszystko poszło tak. No i ten się zdenerwował, tam mu też jakoś nieprzyjemnie odpowiedział, ale w odczytach. Nie jako osoba, która no, znana była jako Edgar Casey. Podwichnięcia, urazy kręgosłupa. Ileś setek osób miało problemy, a załóżmy z wątrobą, czy tam nawet z myśleniem, nawet porażenie mózgowe było u dorosłego człowieka, który uderzył się gdzieś na lodowisko, poszedł sobie, przewrócił się i po kilku dniach no, trafił do domu wariatów, bo się nie dało z nim żyć, no, nie wiedział, co się dzieje, miał uraz kręgosłupa. Naprostowano mu to w sposób chiropraktyczny, jak on to nazywał, tak? Czyli jakiś kręgarz przyszedł, tam mu to było jeszcze masowane, przeszło mu to, ja nie pamiętam teraz, no, w ciągu tygodnia czy dwóch, tak? Skończyłby życie w domu wariatów. Był mu z tego tytułu bardzo wdzięczny. Brak równowagi i koordynacji w układzie nerwowym, czyli znowu, no nie tylko w kręgosłupie przyblokowane nerwy, ale tam różne jakieś przyczyny i zdrowotne, i urazowe. I szczegółowo każdej osobie po kolei mówił, to były odczyty zdrowotne i odczyty tej karmy z przeszłości. Zależy, co kto tam zamówił. Zwykle mieszał jedno i drugie, ale jeśli ktoś chciał szerzej, no to poświęcał uwagę szerzej danemu jego tam problemowi. Brak równowagi i koordynacji w układzie krążenia, tak? No czemu tam masz tak? Czemu tam się dzieje? Również sięgając w przeszłość. Boś robił bliźnim tak. Boś przyczynił się do tego. Bo no coś z tobą było nie tak, chłopie, czy tam kobieto. Zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołów, brak równowagi i koordynacji gruczołów. Proszę Państwa, mamy 7 czakramów głównych. Mniej więcej tutaj pokazanych, kolorowe. Kolory są właściwie dobrane. Mówię o tej części rysunku, to nie o tej piramidzie. O tym jeszcze może dwa zdania. On nikomu nigdy nie powiedział wsadź głowę w piramidę. Kup sobie piramidę pierścień Atlantów. Obwieź się medalikiem takim, takim. Używaj wody takiej, takiej. Inicjację taką i taką, a będziesz bliżej Boga. Nie, proszę Państwa. Nie potrzeba jest pieniędzy, żeby dotrzeć do Boga. Potrzebna jest logika. Jeśli prosimy Boga, to prosimy wyłącznie Boga. Jeśli Państwo zadzwonicie do mnie, to będziecie chcieli ze mną rozmawiać, a nie no, z moimi dziećmi czy rodziną, tak? Ze mną. Jeśli ktoś chce dotrzeć do Boga, no to musi Go wezwać. I nie pośredników, a bezpośrednio Jego. Prosto. Nie potrzeba pośrednictwa, nie potrzeba inicjacji, nie potrzeba chować głowy w piramidę. Wracając do tematu, dużo mówił o czakramach, o tym, co na wschodzie jest znane, czyli ciała auryczne, czakramy. I powiedział rzecz, której ja też nie wiedziałem, nie jest to tak w literaturze dopisane, dopowiedziane, że gruczoły to są
odpowiednikami czakramów i mamy 7 gruczołów, 7 czakramów. Więc no, denerwuje mnie ta piramida. Proszę Państwa, żeby nie wprowadzała w błąd. Każdy gruczoł, tam gdzie jest niedomaganie, ktoś ma problem z tarczycą, ma problem z gruczołem, ma problem z czakramem. Jest na mojej stronie wiele informacji o tym, jak czyścić te gruczoły i jak oddawać się Bogu do oczyszczenia, w jakich aspektach jest tego dużo. No powiem tak, te terapie działają, bo nawet jeśli Państwo pójdziecie do Piotra Płuty, czy do dobrze osoby widzącej, jasnowidza, tak, z danym problemem, no bo mało osób widzi czakramy, załóżmy, to pójście, dobra, no jeśli osoba jasnowidząca stwierdzi, aha, masz taki problem, tam coś jest takiego, to często może nie umieć tego usunąć, z tego względu nawet nie powie, co tam się dzieje. Ale jeśli coś jest, no to ja na przykład chętnie korzystałem z takiej pomocy, bo ja się dowiadywałem, co mi jest i prędziutko, Panie Boże, no ja mam to i to, ja tego nie chcę. I w danym miejscu, w danym czakramie, w danym gruczole, no, poprawiało się. Tak? Osłabienie przyswajania, stres, przeciążenia, zmęczenie, karma, postawy i emocje. Pozwolę sobie od czasu do czasu jakiś cytat z odczytów Casey'ego. Tu jest kilka ważnych. Ciało, umysł i dusza stanowią jedność zamkniętą w siłach fizycznych, gdyż ciało jest w rzeczywistością świątynią Boga. W każdej istocie znajduje się cząstka będąca częścią uniwersalnej mocy twórczej i cząstka, która żyje. Wszystkie one muszą być zgodne, muszą współpracować ze sobą. Na rozchwianiu tych woli, chęci, tych dwóch cząstek, na dysharmonii powstają choroby, zaburzenia w relacjach, brak orgazmu w seksie kobiet, prawda? Tak, czy choroba Downa, ale to jest dość, to jest inny temat, nie chciałbym tutaj wchodzić w tej chwili. To pewne, że postawy zachowania, tak, często wpływają na fizyczny stan organizmu. Nie można nienawidzić sąsiada i nie mieć kłopotów z żołądkiem albo wątrobą. Nie można być zazdrosnym czy gniewać się na kogoś i nie mieć zaburzeń trawienia albo dolegliwości serca. To wydaje się truizmy, proszę Państwa, jak ktoś przekopał się przez setki czy tysiące książek, ale zwróćmy uwagę, to jest napisane no, w okresie I wojny światowej, gdzie jeszcze no, nikt o takiej psychologii psychosomatycznej, holistycznej, typowej, tak, gdzie mamy, no dobra, no, musisz zmienić troszeczkę podejście do ludzi, no żebyś nie był gniewny, no to cię wątroba przestanie boleć, tak, na tej zasadzie, tak. Rak jest chorobą nienawiści. No przestań nienawidzieć, wyleczysz się z raka. Nie, inaczej, nie będziesz miał raka. Tak? Coś to powoduje. Pomijając tutaj kupowanie wzorców od chorujących, to jest jeszcze inny temat. Następny cytat Casey'ego. Skoro siły zmysłowe, czy też centra nerwowe stanowią połączenie tego, co skończone z nieskończonością, tu mówimy o Bogu, dlaczego nie dostroić cielesnych sił jednostki do piękna rzeczy nieskończonych i nie zyskać aprobaty Boga? Mnie przekonało do Casey'ego między innymi to, do tej całej jego wiedzy, to, że on no praktycznie co piąte zdanie, może nieraz co drugie, odnosił wszystko do Boga. Idź tam, idź do Boga, nie idź do pośrednika. On nigdy nie powiedział, nie skierował tego, kto do niego przyszedł, do jakiegoś bóstwa, do obrazu, do rzeźby, weź sobie tam, no nie wiem, jakąkolwiek postać, pomóc się do niej. Nie, tylko do Boga. I stamtąd przychodziły odpowiedzi. No, ja sobie nie wyobrażam teraz sytuacji, gdybym znalazł taki cytat, no, który kieruje uwagę czytelnika na bezpośrednio powiedziane przez Casey'ego, bo są książki
ala kejsowskie, gdzie już kieruje się uwagę na bóstwa. Są takie. Natomiast stricte wypowiedzi Casey'ego Państwo tego nie znajdziecie. Następny cytat. Tak więc możesz nabawić się przeziębienia, wpadając we wściekłość. Możesz dostać przeziębienia, gdy kogoś przeklinasz. Nawet jeśli to jest twoja żona. Następna rzecz. Wydanie polskie, kisowskie, wspaniała książka pana Jerzego Łataka. Bogactwo najważniejszych terapii kisowskich z tymi bezcennymi cytatami, wskazującymi na przyczyny duchowe i fizyczne odpowiednio. A także no, to są kopalnie informacji o tym, jakie potrawy mamy jeść, jakich mamy nie jeść na przykład. Ja nie wiedziałem, że ziemniaki są szkodliwe. Tu mi to dobitnie wytłumaczono. Ale no, tak jak mówię, pan żył, umarł w 1945 roku. Natomiast jak czytamy dzisiejszych dietetyków, no to 3/4 z nich mówi, no kartofelki jak najbardziej. Nie, ponieważ tam jest skrobia, która jest nieprzyswajalna. Nie pij mleka, bo jako dziecko masz enzymy, które w żołądku trawią, jako dorosły nie. On w kilku przypadkach zalecał świeże mleko od krowy, ale to były ewenementy, głównie ser, jeśli chodzi o takie historie. Ale na przykład nie łącz potraw na bazie mleka czy mleka z tymi, które są cytrusowatymi, tak? Czyli pomarańcze, cytryny, no sernik z pomarańczami absolutnie. Jedno jest kwaśne, drugie jest zasadowe. Tam się coś dzieje z wątrobą, to tłumaczy. Jakieś napięcia powstają, nie takie. No z biegiem czasu możemy tego, tak, z krótkim biegiem tego czasu możemy tego nie odczuć, ale w perspektywie jakieś może być to no, odczuwane w formie schorzeń wątroby, na przykład nerek bądź przewodu moczowego, tak. No, nerki puszczają, czemu? Bo się jadł tam coś nie tak przez za długi okres czasu. Książka, która była przeze mnie czytana podobnie ogromną ilość razy jak ta i te jego życiorysy. Odszedłem, żeby wrócić. Kilkadziesiąt przypadków szczegółowo rozpisanych z interpretacjami autora książki. Oczywiście tutaj no, tego się nie da uciec. Losów, ale też takie powiązanie. No dobra, było tak, bo coś tam zrobił faraona, znaczy nie faraonowi, ale w relacjach z bliźnimi, ale płaciłeś za to we Francji, albo teraz w Stanach, albo gdzieś tam. No, pokazywał te koleje losu na powiedzmy 3-4 inkarnacjach. No, to ta literatura potrafi wcisnąć w fotel. Kolorowe energie. Książka, którą przeczytałem raz, odłożyłem na 3 lata. Bo nie byłem jakoś, po prostu braki wiedzy miałem tak straszne, że no oczywiście no to jest to po polsku przetłumaczone, pięknie napisane literackim językiem, ale ja nie rozumiałem terminów, tak? Po 3 latach no, kupiłem drugi egzemplarz takiej książki, dałem koledze, który zbierał kamienie, bo tu jest o kamieniach dużo powiedziane, o właściwości na przykład barwy czerwonej, pomarańczowej, dlaczego takie kamienie szlachetne, dlaczego stal, dlaczego no, dużo, sporo wyjaśnień autor zebrał na temat wibracji danej barwy energii. Pisał to wszystko, ale jak mówię, no, za duże braki. I dałem to przyjacielowi, który zbierał kamienie, chodził po tych naszych górach, no, minerały. On to przeczytał, wyrzucił wszystko do kosza. Wszystkie zbiory, które miał tam przez kilkanaście lat zbierane, no w ogóle nie ma sensu. tyle zrozumiał z tej książki. No bo jeśli się czemuś poświęcać, no to jeszcze trzeba to rozumieć. On tego nie rozumiał znaczenia, nie rozumiał po co, ale widział bezsens już
tego transu zbieracza, tak? No zbierał, aby zbierać. Co my tu jeszcze mamy? Leki, terapie, dwie książeczki, encyklopedia zdrowia, kolejne wersje. Ja zachęcam do tych wszystkich książek, proszę Państwa, bo kiedy szukałem informacji na temat jakiejś bodajże łuszczycy, to w każdej z tych książek było co innego. Inne przypadki opisane, inne terapie, no próbowaliśmy to jakoś rozwiązać, uściślić, znaleźć jakiś konsensus, tak, żeby no, w jakimś tam przypadku pomóc. Choroby włosów. Krótka książeczka, kilkadziesiąt stron na temat chorób włosów. Jak Państwo widzicie, no mnie się nie przydała, ale skoro on tu zdefiniował, co jest powodem, no to ja, mając stronę poświęconą technikom afirmacyjnym, nie tylko uzdrawianiu, no, poświęciłem sobie czas na to, żeby zdefiniować i odpowiednie afirmacje, i odpowiednie działania wykonać, żeby się tego tutaj na głowie dyskomfortu pozbyć. I pokazano mi około 30 powodów, które są w organizmie. One są częściowo karmiczne, częściowo ja je wytworzyłem, które u mnie, Sławka, powodują, no, że jest jak jest. W ciągu roku, czy dwóch lat, no bo skoro już wiedziałem co, pozbyłem się 15, zostało 15. Pytanie, czy kiedy zostanie jeden, dalej będzie? No prawdopodobnie tak. Musiałby tutaj zajść jakieś okoliczności, że no wszystkie te elementy w drodze łaski Bóg mi skasuje, bądź ja je rozpracuję, ale również, ponieważ ja tej wiedzy nie posiadam. Ona nie jest, że tak powiem, medycznie dla mnie, no nie ma jakiejś książki, której by było napisane tak: Sławek Majda ma ten problem i tu 20 kartek, no dobra, ja mam sobie to zrobić. Ja muszę to samodzielnie przejść, każdy element dowiedzieć się, Panie Boże, co z tym zrobić. No i stopniowo, czasami są to rzeczy bardzo odległe, jak na przykład karma bramina, który sprzeniewierzył się Bogu, a taki cytat znalazłem w Mahabharacie. Na filmie też gdzieś odstępstwa od Bożych praw, od Boga wykonane, no może nie tyle przeze mnie, ile przez jakieś inne inkarnacje, znane i nieznane inkarnacje mojej duszy. Potęga duszy. Znowu przypadki uzdrowień, znowu informacja o tym, jakie są te relacje Boga z duszą. Nazwijcie to cudem. Kilka przypadków uzdrowień szczegółowo rozpisanych z techniką, jak wyglądał ciężki stan chorego, jak z tego prostymi technikami, ale też modlitwą, jakie były słowa tej modlitwy, jakie były afirmacje, na co miał zwrócić uwagę chory, na jakie swoje postawy, na jakie swoje błędy. Piękna książka, bardzo ją lubię. Edgar Cayce odpowiada. No oczywiście wybrane cytaty z komentarzem autora tej książki. W pierścieniu nieśmiertelności ileś przypadków, ileś historii Cayce'owskich. Ja Państwu pokazuję, no książka tutaj ma powiedzmy 350 stron, ta ma też prawie 300. To jest tylko krótka pogawędka, przedstawienie literatury. Natomiast przeżycie tego, tak, uświadomienie sobie, znalezienie własnych wzorców tam u kogoś i uświadomienie sobie, że im się udało, to mi też może. No mnie, powiem szczerze, uratowało życie, ale skoro ja się czegoś nauczyłem, no to promując może już nie tyle Cayce'ego, ile
własne modlitwy, ile ideę dostrojenia się mnie i mojej duszy do Boga oraz no, innych ludzi podobnie, no, przyczyniłem się do tego, że ileś osób nie ma raka, ileś osób żyje. Ponieważ akurat te tematy zostały dobrze opowiedziane w tych moich tekstach, w tych moich nagraniach, no jest to skuteczne. Co najciekawsze działa, niezależnie od tego, kto o to prosi, aczkolwiek zależy dużo od intencji, bo niektóre problemy, troski znikają o tak, a z niektórymi no, osoby borykają się dłużej. Zależy od cierpliwości, zależy od intencji. Tematy do przepracowania. Bardzo dobra książka. Tajemnice reinkarnacji. Niuanse wiele takich smaczków tematycznych. Leki, terapie w Edgara Cayce'ego. I szczerze mówiąc, no to jest chyba już niedawne wydawnictwa, czyli wydane po 2010 roku. Kupuję, aby mieć. Już nie mam, nie są to gdzieś się, nie są, nie przeżywam tego już tak, to gdzieś się już powiela, ale jeśli sobie kupimy takie książki, nie wiem, 10-15 zł one kosztują w antykwariatach czy na Allegro. Nie są to jakieś kwoty. Można w ciągu roku zgromadzić całą tą biblioteczkę, przeżyć te całe odczyty, całą tą filozofię Cayce'ego, całą tą wiedzę, którą przekazał na temat Boga. Ona jest niepowtarzalna. Nikt nigdy po nim czegoś podobnego nie zrobił. W tak szerokim zakresie. Piękne zdania możecie Państwo znaleźć w wielu książkach. Ja tutaj mam nawet przykłady książek z afirmacjami, z pozytywnym myśleniem, łącznie z Hellingerem. Jest tego mnóstwo. Cayce nie tyle dawał takie porady, nie tyle tak budował zdania, jak autorzy tych książek, wskazując na skutki pozytywnego myślenia. Mało jest u niego afirmacji. On raczej mówił, zacznij myśleć, natomiast nie podawał takich afirmacji, czy tego, to co ja robię, czy to, co zrobił pan Leszek Żądło, no żeby samemu zbudować takie zdania, setki takich zdań, powiedzmy, z pozytywnym myśleniem, które mają mi pomóc, no nie wiem, w seksualności, w relacjach z moją żoną, z dzieckiem, w finansach i tak dalej. To tutaj u Cayce'ego tego nie ma. On tylko wskazywał potrzebę. A człowiek miał sobie sam już ją, że tak powiem, dopowiedzieć. To jest, powiedzmy, tego typu idąc tropem tych myśli tutaj, ale rozumiejąc, co jest naszym oczekiwaniem. No, zespalając te dwie wiedzy Cayce'ego i podobne pozytywne myślenie, ideę pozytywnego myślenia, ideę pozytywnego wyrażania myśli, tak, czyli na temat naszych trosk, czyli no nie, że ja mam troskę raka i ja z nim już zostanę. Nie, może. Mam, ale ja go nie chcę. No najprostsza rzecz, którą można powiedzieć. Nie dołować się. Mam. No tak, no mam problemy gdzieś tam jakieś, ale ja ich nie chcę. Pomóż. Nie wiem jak. Nie wiem, no nie widzę. Widzę czarną tutaj. No nie widzę, ja akurat nie widzę czarnego. Ale czarną rozpacz, no i jedna przepaść, no coś tam, jedna katastrofa, Boże, pomóż. No dopóki ktoś nie pójdzie do Boga, no nie może potem mieć do Niego pretensji, że nie pomógł. Proszę Państwa, dwie książki cayce'owskie. Zostawiłem je sobie na koniec. O takich tytułach. Edgar Cayce i Atlantyda, napisana przez syna i antyczne
Tajemnice Edgara Cayce'ego napisane przez Jerzego Łataka. Rzecz obowiązkowa. Ja Państwu pokażę. W tej książce jest mnóstwo, grubą czcionką, taką tłustą czcionką wydobytych cytatów Cayce'ego. Te potłuszczenia to są Cayce'owskie. I tu są konkretne cytaty dotyczące inkarnacji, nie pamiętam w tej chwili, no, kilkuset osób załóżmy, które żyły na Atlantydzie w czasie jej trwania. Ona tam, cywilizacja atlantycka, ona trwała bardzo długo, ale jej szczytowy rozwój to jest między 200 tysięcy lat przed naszą erą, a zakończenie tej cywilizacji 12,5 tysiąca lat temu. I co potem się działo, też jest dopowiedziane, ponieważ kontynent, ludzie zostali stamtąd ewakuowani, wszyscy, którzy chcieli. Była to cywilizacja techniczna, mieli i sterowce, i samoloty, i duże statki. I zabrali stamtąd wszystkich, wywieźli do Ameryki, do Europy, do Egiptu część. I wówczas w Egipcie jeden z Atlantów o imieniu Atlanta, tak, czyli osoba, która żyła na Atlantycie o imieniu Hermes, wybudował piramidę, którą dzisiaj nazywamy piramidą Cheopsa, miało to miejsce 12,5 tysięcy lat temu. Stał tam już zasypany w piasku pomnik Sfinksa. Budowniczym o imieniu Hermes był człowiek, którego późniejsza inkarnacja nosiła imię Jezusa. Edgar Cayce wiele czasu, wiele informacji w swoich odczytach poświęcił Biblii, poświęcił też Jezusowi. Nazywał go mistrzem. On nigdy nikomu nie powiedział, aby modlił się do kogokolwiek niż Bóg. Nie mówił też tego o Jezusie, o jego matce, o tabunach świętych, różnych religii. Nie nadał chrześcijaństwu wywyższenia. Podobnie nie odnosił się do islamu czy tam do buddyzmu. O tamtych religiach w ogóle nie mówił. Poza chrześcijaństwem skupiał się na Biblii, no bo Cayce był prywatnie zainteresowany Biblią. On znał Biblię, przeczytał ją przez całe swoje życie, no, wiele razy, raz rocznie. A żył dość długo. Jest w tych książkach dwóch opisane ileś inkarnacji Jezusa innych niż Jezus. Wcześniejsze, między innymi ten Hermes. Nie wspomina tutaj o inkarnacji Dionizosa Bachusa, no ale to może jakoś go tam chciał wybielić. Dziesiątki losów ludzi żyjących w Stanach Zjednoczonych, powiedzmy, w okresie międzywojennym, których losy splotły się ze sobą gdzieś tam w jakiś sposób na Atlantydzie. 250 tysięcy lat temu, 12 tysięcy, 13 tysięcy lat temu. I te losy atlantyckie do tej pory jeszcze nie zostały przez te osoby uzdrowione. Czyli problemy, które oni sobie tam wytworzyli, w tamtych inkarnacjach ich dusz, trwają do dzisiaj. Aż tak daleko sięgał pamięcią. Tę książkę ja przeczytałem w jedną noc, bodajże w 1985 roku. Była to jedyna noc, którą nie przespałem. Motywacja, no, przeczytanie tej książki. Zamknąłem okładki po skończeniu tej książki i nie pamiętałem kompletnie niczego, co tu było napisane. W tej chwili już fabułę byłbym w stanie stwierdzić, natomiast logika tych odczytów jego i komentarze, przesłania, które z tego wynikają, no dobrze, zmień siebie, dopiero zmienisz świat.
ale bez Boga nie zrobisz z tym nic. Cokolwiek masz, bez Boga Atlanci rozwalili kontynent, rozeszli się po świecie, siejąc zniszczenie dalej. Zmień siebie, jak chcesz mieć, z jakimkolwiek aspektem życia lepiej. To są akurat dwie książeczki z polskich wydawnictw. No nie wiem dlaczego na czarno tutaj jest to pokazane. Być może, że jakieś mroczne intencje gdzieś wywali. W ogóle tak a propos, ciekawa historia. To jest jeszcze czarna inna książka Alistaira McCrowleya, przepraszam, dotycząca Atlantydy. Te rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego. To, co podał Casey, no Państwo poza literaturą casowską nie znajecie, nie znajdziecie, proszę, tej literatury z Casey. Nie mieszać. Podobnie taka literatura czy jakiekolwiek religie nie mają z tym nic wspólnego, ponieważ ideą Casey'ego było przedstawienie Boga, a nie religii. Ja krocząc tą drogą, no przez 11 bodaj lat uczyłem się językiem polskim władać na tyle skutecznie w afirmacjach, że udało mi się napisać taką modlitwę pozytywnego myślenia, która takie plamy raka, no nie modlitwa, ale odpowiedź boska na tę modlitwę ściągnęły w 3 dni, a da się szybciej, bo wiemy. Bo już były takie przypadki. Proszę Państwa, krótko jeszcze o innych dodatkach. Często osoby, które mają problemy chorobowe, sugeruję tym osobom zrobienie układu z rycyny, krótkie przedstawienie tej terapii kisowskiej zresztą. Kładziemy się na jakimś, powiedzmy, kanapce, ale ona ma, no nie wiem, miękkie, jakąś tam szmatkę, żeby jej nie zabrudzić, bo rycyna jest tłusta, oleista i tego się potem nie czyści w sposób łatwy. Kładziemy na tą kanapkę ręcznik, na to ja kładłem gazety, dużą folię, żeby nie ściekło przypadkiem. Kładzie się osoba chora brzuchem do góry, załóżmy, tak jeśli chodzi o prostowanie. To jest terapia doskonała w chorobach osłabionych, gdzie ciało jest witalnie, no, że tak powiem, w katastrofalnym stanie, gdzie wątroba nie funkcjonuje. To olej rycynowy pobudza. Podany w ten sposób, nie do wewnątrz, a z zewnątrz, jako w formie okładu. Podobnież na jakieś odleżyny, na rany ciała, takie trudno gojące się, to on, no powiedzmy, czyni cuda. Tak by można było tutaj powiedzieć. Osoba leżąca na brzuch kładzie, no tutaj powiem, proponuję pieluchę złożoną na 4 części lub jakiś odpowiednik powierzchniowo, tak żeby sięgało od łona do serca, powiedzmy do piersi. I ta szmatka, według Casey'ego, on kazał ten olej podgrzewać na patelni i biegać tak co parę minut, bo jak wystygnie, no to trzeba by to było znowu podgrzać. No żeby tam nie angażować zbytnio kogoś trzeciego czy rodziny, no to powiedzmy pomysł mój tutaj był taki, żeby wygrzewać to termoforem, dwoma termoforami, bo jeśli ktoś jest w większej postury, to jeden termofor będzie mało, bądź dużą poduszką elektryczną. Im wyższa temperatura, tym lepiej, czyli woda rzędu 80 stopni. No nie trzeba termometru, możemy sobie tam po prostu tak orientacyjnie szklankami pomierzyć.
dolać trochę zimnej wody, odlać wrzątku. Jakoś to tam logicznie do tego termoforu. Bądź na maksymalną temperaturę dużą poduszkę ustawić. Ale szmatka nasączona olejem delikatnie, żeby się to nie rozpływało, żeby nie bryzgało, że tak powiem, na wszystkie strony. Do tego musi być przykryte folią. Na to dopiero termofor bądź poduszkę. Na to przykrywamy się ręcznikiem, kocykiem. Bierzemy książkę, po czym po 15-10 minutach książkę odkładamy, bo... No bo tak, to się odpływa przy takim leżeniu. Po prostu no, robi się takie... No, ciało zaczyna specyficznie reagować, pojawia się rodzaj nieprzytomności, ale kiedy wyrzucane są z organizmu toksyny. Kąpiele w gorącej solance, 5-6 kg soli na wannę gorącej wody, ale on tutaj mówił o kąpielach 15-20 minutowych w towarzystwie osoby jakiejś trzeciej, która mogłaby pomóc wyjść ewentualnie. Natomiast ja sobie lubię, czy lubiłem, bo już teraz jakoś mniej tego stosuję, robić długie takie dwugodzinne gorące kąpiele połączone z sesją regresingu, z jakimś pozytywnym myśleniem, oddychaniem, z modlitwą. Terapia z soku wołowiny. Tak oni to nazwali, a chodzi o taką galaretkę, jak czasami przy pieczystych się pojawia na dnie. Przejrzysta taka galaretka dla osób osłabionych. Działaczki, jakieś raki, gdzie ten organizm, gdzie osoba schudła no, drastycznie, tak? To tutaj tego typu terapia jest korzystna, podanie techniki, jak to robić, jak to stosować. Ale to ja tylko Państwu pokazuję jedną, nawet nie promil jego podpowiedzi. No to jakiś tam margines, maleńki. Papierosy. Proszę Państwa, dla mnie to było niezrozumiałe. Bo Casey palił cygara, sam siebie jakby podpierał tą informacją, że no do 10 sztuk, takie były te jego odczyty, do 10 sztuk dziennie nikomu jeszcze nie zaszkodziło papierosu. Rodzi się uzależnienie. Być może, ja nie wiem, ja się nie wypowiadam, być może tak jest, że 10 papierosów dziennie nikomu nie zaszkodziło, bo raka można mieć na setki sposobów, no nie tylko z tytułu palenia papierosów, ale co to jest palenie? No to jest fajka, załóżmy, tak? Kompleks penisa na dzień dobry. Nie, że za mały, za mało seksu. I ktokolwiek pali, im kto więcej pali, tym więcej seksu potrzebuje. Albo miał go dawniej. Proszę zobaczyć, że palenie papierosów to nie pali młodzież, zwykle nie pali młodzież, która nie wchodzi w okres no ten seksualny, tak? Tak powiedzmy 10 lat. Jak się to pobudza? Nie ma seksu. Nie ma kobiety pod ręką. Nie ma mężczyzny pod ręką. Zawsze byli, teraz nie ma. To chociaż to. Jest to taki symbol. Innym symbolem potrzeb seksualnych niespełnionych to jest szydełkowanie i tam dzierganie na drutach, tak? To jest ta technika. Alkohol, narkotyki. Jedyny alkohol, który Casey widział, to były jakieś nalewki, ale on to tam jakiś dosłownie w ilościach kroplowych, czyli kropla, dwie, trzy, czegoś tam na wiaderko wody. Jakieś nalewki alkoholowej, ale to też i to tak bardzo ostrożnie do tego podchodził. Unikał alkoholu. Gdzieś było napisane, że czerwone wino z razowym chlebem, ale łyżeczka czerwonego wina i to trzeba było rzucić, jeść tam długo, żeby ten alkohol, zanim dojdzie do żołądka czy do krwi, odparował. Chodzi o, nie mówił tego, ale chodzi o pętania. Proszę Państwa, jeden kieliszek wina, jedno piwo i człowiek traci kontrolę. Znaczy dusza człowieka traci kontrolę nad osobowością. Nie ma. No jest to zwyczajne opętanie. To widać, to widzą te osoby jasnowidzące. Tak? Niektórzy mają problem, żeby się potem takich bytów
które gdzieś tam przyszły i przejęły kontrolę, pozbyć. No chce się, ale no dalej. Dalej coś tam siedzi, tak? Narkotyki. Trzeźwo i przytomnie idziemy do Boga. To jest filozofia Casey'ego. To, co jeszcze Edgarowi zawdzięczam, oprócz zdrowia i powiedzmy zarażenia mnie pozytywnym myśleniem, zarażenia mnie też ideą taką, że no, w każdym problemie, który mam, wyciągam rękę do Boga, ale mi tę rękę podaje. Jest to, że widzę przejawienia dobroci Boga, Jego miłość, Jego łaskę zawsze i wszędzie, praktycznie nawet w Nowym Jorku, który Amerykanie już dawno skazali na zagładę, którzy sobie to afirmują, tam też jest dobroć Boga. Ta dobroć Boga jest, jak sobie przeanalizujemy nasze życie własne, od maleńkości, jakieś takie maleńkie cuda, no możeśmy tego nie brali jako łaskę Boga, jako boską interwencję, jako boską taką wyciągniętą rękę do nas, to każdy je znajdzie. No wtedy to mogło być katastrofalnie, ale mi się udało. No jak mi się udało? Kto mi pomógł? Tak? Jakim cudem to się stało? Dobroć Boga. Zasłużona bądź nie. Ale jeśli ktoś z Państwa już do tego Boga dotarł, akceptuje bądź nie, ma problem bądź nie, zawsze pamiętajmy o tym, przynajmniej ja nauczyłem się pamiętać, że On jest. A wbił mi to do głowy Edgar Casey, za co mu serdecznie dziękuję. Dziękuję również Państwu za uwagę.